Panie Marszałku, Panie Minister, Panie Przedstawicielu Wnioskodawców. Prawie milion podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum edukacyjnym, który trafił na ręce Pani Marszałek Kopacz, zobowiązuje nas, posłów reprezentujących różne frakcje polityczne, do refleksji nad stanem polskiej edukacji. Analizując przedstawione dzisiaj uzasadnienie wnioskodawców i rozważając argumenty Ministerstwa Edukacji Narodowej, jesteśmy zobowiązani, aby w sposób odpowiedzialny oddzielić populizm polityczny mający na celu zablokowanie reformy obejmującej obowiązkiem szkolnym sześciolatki od rzeczywistych postulatów zgłaszanych przez Polaków. Akcję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców nagłośniono w mediach i przedstawiono Polakom jako inicjatywę referendalną, której jedynym celem jest zablokowanie reformy obejmującym obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnie. I zaproponowanym pytaniem, czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków. Wielu dziennikarzy i polityków ze zdziwieniem przyjmowało informację, że wniosek o referendum zawiera nie jedno pytanie, lecz katalog 5 pytań dotyczących szeroko pojętego ustroju szkolnego. Że nie chodzi tylko i wyłącznie o wypowiedzenie się na temat zablokowania reformy obejmującej obowiązkiem szkolnym sześciolatki, ale też zniesienia obowiązku przedszkolnego pięciolatków, przywrócenia 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniej szkoły średniej oraz przywrócenie pełnego nauczania historii i innych przedmiotów w liceach ogólnokształcących, również o wstrzymanie likwidacji szkół i przedszkoli. Pytania zatem dotyczą nie tylko rodziców pierwszaków i tego, czego chcą, żeby dzieci sześcioletnie były w szkole czy w przedszkolu, ale całego ustroju szkolnego. W związku z tym rodzą się wątpliwości, czy osoby podpisujące się pod referendum wiedziały, pod czym się podpisują i za czym się opowiadają. Czy miały świadomość, że zgodnie ze złożonym wnioskiem, jeśli referendum dojdzie do skutku, obywatele odpowiadać będą na 5 pytań, a nie na 1. Czytając uzasadnienie do pytań referendalnych Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, można odnieść wrażenie, że autorzy pytań widzą problemy dzieci tylko z własnej perspektywy, choć chcą przedłużać im dzieciństwo, myśląc o swoich potrzebach. Dzieci natomiast chcą być poważane, chcą być traktowane jak ludzie. I nie chodzi tu o partnerstwo na siłę. Trzeba im tylko powiedzieć, że w tym wcześniejszym pójściu do szkoły jest potencjał. Jest czas na zbudowanie grupy, bo od tego trzeba zacząć. Grupę lepiej buduje się, jak nie ma presji porównywania, rywalizacji w typowych przedmiotach szkolnych. Dzieci mają czas na gry, ustalenia ich reguł. Mają czas na wdrażanie się w rolę ucznia. Jest to czas na porozumienie się wychowawcy z rodzicami. Ten pierwszy okres edukacji to czas przeznaczony na socjalizację, pomyślaną tak, że nikt nikomu nikogo nie będzie zabierał. Krzywdę można zrobić dziecku niezależnie od wieku, w jakim posyła się je do szkoły. Może być też wspaniale, ale to wymaga przeniesienia emocji włożonych w walkę o nieposyłanie na pole pomocy szkole. Szkoły to nie obozy karne. Dzieci bardzo chcą pójść jak najszybciej do szkoły, a straszenie jest najczęściej emanacją obaw samych rodziców wystraszonych przez Stowarzyszenie Ratuj Maluchy, a nie samych maluchów. Przestrzegam przed straszeniem dzieci szkołą, bo wchodzimy na bardzo delikatny grunt i za moment będziemy mieli fobie szkolne wywołane przez nas dorosłych.
Pragnę paniom posłankom, panom posłom z klubów opozycyjnych przypomnieć, że nie dalej jak kilka tygodni temu podnieśliście w Sejmie potrzebę prawnego dopuszczenia możliwości organizowania dodatkowych, odpłatnych zajęć dla dzieci w przedszkolach. Czy te dodatkowe, nadmiernie obciążające przedszkolaka zajęcia nie są chęcią realizacji ambicji nas, osób dorosłych i dostrzeganiem problemu tylko z własnej perspektywy? Dlaczego nie chcecie państwo dostrzec napisanej przyjaźnie dla sześciolatka podstawy programowej, która wprowadza dziecko łagodnie, przez zabawę w edukację szkolną? Dlaczego nie pamiętacie o zajęciach, o zapisach ustawowych, które zrównują liczebność uczniów w klasie nauczania wczesnoszkolnego z liczebnością dzieci w grupach przedszkolnych? Sześciolatek zarówno w szkole, jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem. W szkole jednak ma szansę pójścia o krok dalej. W pytaniach referendalnych pytacie też państwo, czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu 8 lat szkoły podstawowej i 4 lata szkoły średniej. Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze uważało i nadal uważa, że 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum były dobrym rozwiązaniem, do którego dochodziło przez wiele lat, wiele pokoleń polskich pedagogów. Przypomnę, że posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1998 roku nie poparli demontażu struktury oświaty polskiej zaproponowanej przez ministra Handkę. Niestety, wielu posłów siedzących dzisiaj po prawej, po lewej stronie sali sejmowej o sobie i swoich ugrupowaniach powiedzieć tego nie może. Jednak po 15 latach od zapoczątkowania tworzenia gimnazjów, po 15 latach wielkiego wysiłku finansowego samorządów, stawianie propozycji likwidacji gimnazjów jest niczym innym, jak tylko nieudolną karykaturą reformy zapoczątkowanej w 1998 roku. Jest niczym innym, jak bezsensownym demontażem systemu oświaty. Jeśli chcecie państwo zmieniać strukturę polskiej oświaty, to zaproponujcie rozwiązania kompleksowe, uwzględniające realia istnienia Polski w strukturach Unii Europejskiej, poparte analizami skutków finansowych dla samorządów i budżetu państwa. A co proponują pomysłodawcy referendum? Tylko cofnięcie się do przeszłości. Proponujecie państwo samorządom ruinę finansową i wotum nieufności, a nauczycielom gimnazjum masowe zwolnienia. Proponujecie znów wizję strachu. Może gimnazjum nie jest jeszcze szkołą idealną, ale jest szkołą, która ciągle się udoskonala, między innymi dzięki pracy nauczycieli i dyrektorów. Staje się ono miejscem rozpoznawania zdolności, odkrywania pasji i rozwijania zainteresowań, ale też mądrego doradzania w wyborze drogi dalszej edukacji. Likwidacja gimnazjum i zniesienie obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków to pomysły, w konsekwencji których nastąpi cofnięcie polskiej oświaty o kilka lat. Polska nie może sobie pozwolić na wycofanie się ze zmian, które podniosły jakość edukacji i opieki nad dziećmi, które są obecnie przykładem dobrych praktyk, jak podkreśliła pani minister, w innych krajach, przykładem dobrych praktyk dla innych krajów Unii Europejskiej. Wśród pytań referendalnych czytamy też, czy jesteś za przywróceniem liceum ogólnokształcącego pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów. W tej sali prowadziliśmy nie jeden raz dyskusję nad ilością godzin i merytoryczną zawartością podstawy programowej z tego przedmiotu. Ponad wszelką wątpliwość zostało udowodnienie, że nowa podstawa programowa nie ogranicza nauczania historii. Liczba godzin pozostaje ta sama. Muszę też zwrócić uwagę na nieprecyzyjny zapis tego punktu referendalnego. Co oznacza zwrot? Przywrócenie pełnego kursu innych przedmiotów. Jakie przedmioty mają na myśli autorzy tego pytania i na czym ma polegać rozszerzenie zakresu nauczania tych przedmiotów? Te i wiele innych pytań pozostają bez odpowiedzi w uzasadnieniu wnioskodawców.
Podkreślono niejednokrotnie w dzisiejszej debacie, że pod wnioskiem referendalnym podpisało się niemalże 1 000 000 osób. Czy te wszystkie osoby, panie marszałku, już kończę. Czy te wszystkie osoby były świadome, co podpisują? To pytanie pozostaje również bez odpowiedzi. Jednak nie można udawać, że 1 000 000 podpisów nic nie oznacza. To nic nieznacząca sprawa. Z przykrością odnotowujemy fakt, podniesiony dzisiaj przez pana Elbanowskiego, że mimo obietnic Ministerstwo Edukacji Narodowej nie znalazło nawet kilku minut czasu, by spotkać się z organizatorami akcji. Szanowny panie marszałku, podjęcie decyzji o poparciu tej inicjatywy referendalnej przedłożonej z tak wieloma uchybieniami merytorycznymi przy formułowaniu treści pytań i być może formalnymi wynikającymi z niedoinformowania obywateli, pod czym się naprawdę podpisują, jest trudne i wymaga czasu na głęboką analizę problemów. Mając świadomość, że jeśli referendum dojdzie do skutku i będzie skuteczne, to jest to równoznaczne z rewolucją w polskim oświacie. Dlatego najbliższe 2 tygodnie chcemy wykorzystać na konsultacje społeczne i samorządowe, aby decyzje podejmowane przez mój klub były zbieżne z rzeczywistymi oczekiwaniami Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.